через поле широке, протягне нам нивка, чом до мене не приходить. Guten Tag, mein Name ist Wojtek Łopatka. Ich bin Fliegenfischen-Guide in Polen. Karpatengebirge und karpatische Flüsse, das ist mein Fliegenfischenleben. Heute ich will zeige Ihnen Sanfluss. Sanfluss schwimmt in Südostpolen, das ist bei Grenzen mit Ukraine. Das ist sehr wilde Region. Hier wohnen viele Wölfe, Bären, Luchsen, karpatische Hirsche, große. In Sanfluss wohnen auch Esche, Bachforelle, Huchen. Ich werde nicht mehr sagen. Ich bitte Sie, das sehen. Не ходи мій попід хату, не топчи мій грядку, я до тебе та й не піду, почекай до ранку, я до тебе та й не піду, почекай до Thank you.
O! No. Czy większy? No piękna ryba. Czy większy? No mój. No piękna ryba. No cudowna. Ta płetwa. Jak ulipienia. O! O! Patrz! Do mnie przyszedł. Widzę płetwę. Piękny. O, piękna ryba. Naprawdę piękny lipień. Bieszczacki lipień. O. Oj. O. Łowię na 0,10, w związku z tym muszę bardzo delikatnie się z nim obchodzić. No, ale jest ryba? Jest ryba. No. Oj, pięknie. Ach, jaką ma płetwę. To kardynał ustny jest, Jurek. O, pięknie. Zaraz będzie w podbieraku. Patrzcie, chciałbym nagonić do podbieraka, ale ryba ma swoje prawa. Ona w wodzie czuje się jak u siebie. Czas lipienia, czas jesieni i ta sceneria bieszczacka. Mm. Jak będzie pachniał? Tymiankiem. Tymiankiem, no i Tymalus. O to chodzi. Nazwa po łacinie. Harasymowicz pisał taką piękną pieśń i wiersze, że buki w Bieszczadach grają. Te buki grają tutaj pięknie swoją barwą. No jest blisko, pod moimi nogami. Ach, pięknie. I wchodź do podbieraczka. No to jest karty. Gratuluję. No to 50 centymetrów. Nie wiem, nie widzę tego mężu. O, jaka piękna płetwa. Popatrz, jaka płetwa. Inaczej ma te barwy rozłożone, ale jest to piękna ryba. To jest prawdziwy kardynał. To jest prawdziwy kardynał. Jest wypięty, bardzo dobrze. I... Rybeczko, płyń. O, pięknie odpływa. Uwierzył w wolność. Jeszcze pokazuje nam tą płetwę. Fliegen fischen in Sanfluss, das ist immer große Freude. Ich glaube, das ist auch sehr gute Angebot auf Fliegenfischen Urlaub. Mehr Informationen auf meine Internetseite und natürlich, ich lade herzlich ein.